Ocena hoteli przez pryzmat gwiazdek nie zawsze ma sens, ponieważ system ocen różni się w zależności od kraju. Na przykład we Włoszech hotel może otrzymać 5 gwiazdek tylko za to, że ma całodobową recepcję i recepcjonistów mówiących w 3 językach. Zamiast patrzeć na gwiazdki, spójrzcie na oceny lub recenzje. Najlepsze oferty pojawiają się na ostatnią chwilę. Jeśli wasz pobyt nie jest pilny, spróbujcie zarezerwować pokój w dniu przyjazdu. Jeśli hotel nie jest pełny, prawdopodobnie otrzymacie zniżkę. Zarządzający chcą zapełnić wszystkie pokoje, więc w ostatniej chwili obniżają ich ceny. Zwykle lepiej jest też rezerwować pokój bezpośrednio na stronie hotelu, ponieważ strony pośredników często proponują gorsze pokoje lub tylko to, co zostało. Poza tym hotel może zaoferować wam niższą stawkę, dlatego że pośrednicy pobierają od niego opłatę. Bardzo możliwe, że kiedy znajdziecie się przy recepcji, personel będzie już wiedział, kim jesteście. Wiele hoteli, szczególnie tych z wyższej półki, sprawdza media społecznościowe swoich gości. Może się to wydawać nieco przerażające, ale robi się to jedynie po to, aby zobaczyć, kim jesteście, co pozwoli uczynić wasz pobyt bardziej komfortowym. Jeśli wasz klucz ma pasek magnetyczny, nie umieszczajcie go w pobliżu telefonu komórkowego lub portfela. Silny magnes, taki jak w telefonie, może wymazać kartę magnetyczną, przez co nie będziecie mogli dostać się do pokoju. Zameldowaliśmy się, więc chodźmy do pokoju. Obserwują was, kiedy jesteście w sypialni i w łazience. Nie mówię o waszych 3-letnich dzieciach. Jedną z ostatnich rzeczy, o których możecie pomyśleć, jadąc na wakacje, jest to, czy pokój, w którym przebywacie, ma ukryte kamery. Na początek zajrzyjcie w najbardziej oczywiste miejsca i sprawdźcie, czy nie ma tam kamer. Nic nie znaleźliście? Część ekspertów zaleca użycie zwykłego smartfona. Powinien wystarczyć do podstawowego przeszukania pokoju. Każda kamera ma obiektyw, a wszystkie obiektywy odbijają światło. Tak więc szybkim sposobem na przeszukanie pokoju pod kątem ukrytych kamer jest zasłonięcie wszystkich okien i wyłączenie świateł. Skierujcie latarkę w telefonie na miejsca lub obiekty, przy których może znajdować się ukryta kamera. Jednym z najbardziej oczywistych miejsc jest czujnik dymu na suficie. Stańcie na krześle, skierujcie światło prosto na czujnik i sprawdźcie, czy odbija się w nim jakieś czerwone lub niebieskie światło. Róbcie to powoli, ponieważ aby można było zobaczyć odbicie, światło musi trafić w soczewkę pod odpowiednim kątem. Ukrytą kamerę można schować nawet w obrazie, lampie, otworze w ścianie lub we wnętrzu szafy. Kolejnym niepokojącym miejscem jest lustro w łazience. Tę kamerę trudno zauważyć, więc szukając jej musicie uzbroić się w cierpliwość. Aparat w telefonie może również pomóc w wykryciu kamer monitoringu, które szpiegują was w nocy. Te tajne kamery emitują niewidzialne dla ludzkiego oka światło podczerwone, dzięki czemu mogą pracować w nocy. Znów wyłączcie światła i ustawcie aparat w trybie selfie. W większości smartfonów tylny aparat ma filtr podczerwieni, ale przedni nie. Spróbujcie skierować pilota telewizora na przednią kamerę i nacisnąć na dowolny przycisk, a sami się przekonacie. Jeśli zobaczycie jasne czerwone światło na ekranie, to znaczy, że działa. Pochodźcie z telefonem po ciemnym pokoju i sprawdźcie, czy widzicie jakieś jasne światło. Polecam zrobić to dwukrotnie, aby upewnić się, że niczego nie przeoczyliście. Jedną z najlepszych rzeczy, jakie możecie zrobić, jest pobranie aplikacji, która pokazuje, jakie urządzenia są obecnie podłączone do Wi-Fi, z którego korzystacie. Aplikacja pokaże wszystkie połączone z siecią smartfony, laptopy, smart TV, a także ewentualne ukryte kamery. Skaner częstotliwości radiowych może wykryć bezprzewodową kamerę nawet jeśli jest podłączona do własnego Wi-Fi. Może to jednak stanowić wyzwanie ze względu na wiele urządzeń bezprzewodowych, nadmiernie zagęszczających fale radiowe. Istnieje taka możliwość, że odbierzecie przypadkowe sygnały, nawet jeśli wyłączycie wszystkie swoje urządzenia. Inną techniką, którą możecie zastosować, jest wyłączenie Wi-Fi po wejściu do pokoju hotelowego. Większość kamer jest podłączona do sieci bezprzewodowej, więc w ten sposób przestaną działać. Jeśli ktoś z recepcji zadzwoni, aby zapytać o powód wyłączenia Wi-Fi, może to być czerwona flaga. Nie powinni wiedzieć, że zostało celowo wyłączone. Może to oznaczać, że kamery połączone są z lokalnymi Wi-Fi. Kiedy po raz pierwszy łączycie się z siecią bezprzewodową w pokoju hotelowym, uważajcie na udostępnianie swoich danych osobowych.
A co tak w ogóle sądzicie o swoim pokoju? Jeśli nie jesteście z niego zadowoleni, możecie po prostu poprosić o przeniesienie. O ile są jeszcze wolne pokoje, menedżer z przyjemnością wam pomoże. Kiedy już się rozgościcie, będziecie chcieli udać się do łazienki, aby sprawdzić wszystkie malutkie kosmetyki dostępne dla was do użytku. Zabierając darmowe szampony, myślicie sobie pewnie, że jesteście przebiegli, ale hotele tak naprawdę chcą, abyście je wzięli. Na opakowaniach jest logo hotelu, więc umieszczając je w swoim domu, robicie hotelowi darmową reklamę. Szlafroki i ręczniki to jednak inna historia. Wiele hoteli umieszcza w nich chipy, dzięki czemu mogą śledzić skradzione przedmioty. W łazience pokoju hotelowego prawdopodobnie nie znajdziecie pasty do zębów. Dla hoteli budżetowych jest najczęściej zbyt droga. Dla hoteli luksusowych jest odwrotnie. Często nie mogą znaleźć wystarczająco luksusowego producenta pasty do zębów, który zasługiwałby na obecność w ich pokojach. Obok toalety znajduje się często pozornie bezużyteczny telefon. W USA jest to jednak wymóg, a my American Automobile Association. Bez tego hotel nie dostanie 4 diamentów. Telefon może przydać się również w nagłych wypadkach. Jeśli poślizgniecie się na mokrej podłodze lub z jakiegoś powodu utkniecie w łazience, możecie wezwać pomoc. Teraz możecie zrelaksować się na łóżku i wypożyczyć jakiś film. Nie próbujcie oszukiwać, twierdząc, że kliknęliście do niego przez przypadek, żeby nie płacić. Pracownicy hotelowej recepcji mogą sprawdzić, jak długo oglądaliście film. Jeśli po kilku sekundach go wyłączyliście, uwierzą wam, ale jeśli obejrzeliście go do końca, cóż... Chcecie napić się drinka podczas oglądania filmu? Sprawdźcie plomby na napojach z minibaru. Goście często piją z butelek i uzupełniają je wodą. W ten sposób nie muszą za to płacić, a hotel może was obciążyć kosztami, jeśli personel sprzątający wcześniej tego nie zauważył. Tak, puszka napoju może kosztować 2 razy tyle, ile zapłacilibyście na stacji benzynowej, ale nie chcecie przecież trafić na hotelową listę niegrzecznych gości. Staranne układanie używanych ręczników nie jest najlepszą rzeczą, jaką można zrobić w hotelu. Po prostu nie pomagacie. Ogólna zasada jest taka: rzućcie je na podłogę w łazience lub do wanny. Wtedy personel widzi, że trzeba je wymienić. Jeśli ładnie złożysz ręczniki, personel może je zostawić, zakładając, że są jeszcze świeże. Jesteście na niskobudżetowej wycieczce i przywieźliście ze sobą kilka urządzeń, dzięki którym możecie gotować w hotelu. Niby nic wielkiego, ale jeśli jest tylko jedno gniazdko, a wy chcecie ugotować kilka jajek w swoim czajniku elektrycznym, może jednak się powstrzymajcie. Po pierwsze, nigdy nie wiadomo, jaką moc ma gniazdko. Może to nawet uruchomić alarm przeciwpożarowy. Lepiej może zostać przy kanapkach. Podnieście wszystkie papiery walające się w podłodze, wytrzyjcie rozlaną kawę, nie ścielcie jednak łóżka, personel i tak wymieni pościel. Poza tym, jeśli pościelicie łóżko zaraz po wstaniu, stworzycie tylko idealne ciemne środowisko dla maleńkich roztoczy. Zawsze szukajcie hoteli, które mają śniadanie wliczone w cenę. Śniadanie w pobliskiej restauracji jest zwykle o wiele droższe, a dodatkowo najprawdopodobniej nie będziecie wiedzieli, gdzie iść. O wiele lepiej jest skorzystać z hotelowego bufetu śniadaniowego. Kawa, ser, szynka, tosty, owoce. Jeśli dobrze to rozegracie, będziecie zbyt najedzeni, żeby zjeść lunch. Oczywiście możecie zagotować sobie wodę na zupkę chińską, ale jeśli macie ochotę na kromkę świeżego, chrupiącego tosta, nie próbujcie przyrządzać go za pomocą żelazka. Brzmi dziwnie, ale niektórzy próbowali nawet podgrzewać mrożoną pizzę z suszarką do włosów. Jak to się skończyło? Także musieli sobie poszukać innego hotelu. Zabrzmi to komicznie, ale pamiętajcie, nikt nigdy nie powinien gotować swoich skarpetek lub innych elementów garderoby w czajniku znajdującym się w pokoju hotelowym. Niektórzy menadżerowie hoteli twierdzą, że widzieli takie rzeczy. Po prostu odeślijcie swoje ubrania do czyszczenia.